i o wszystkim. Ja jestem Ola i to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. Powiem wam szczerze, że zbierałam się już długi czas do tego, ale jakoś strasznie się bałam. A teraz stwierdziłam, że nowa szkoła, nowe wszystko. Może trzeba spróbować czegoś nowego, przełamać swoje bariery. Chciałam, żeby ten pierwszy odcinek był formą takiego poznania się, żebyście się dowiedzieli, co chcę robić na tym kanale, jak chcę robić, no właśnie, żebyście mnie trochę poznali. I poprosiłam was o zadawanie pytań na moim Instagramie. I naprawdę byłam pod wrażeniem, ile osób się jakby zaangażowało, ile mi osób napisało nawet na prywatnym, że super krok, że się cieszą i sama. I czuję straszne, w sensie poczułam właśnie takie straszne wsparcie, za co jestem bardzo wdzięczna tym osobom. I co, zaczynamy? I pierwsze pytanie jest właśnie, jakie jest moje hobby? Moim hobby jest jazda konna. Jeżdżę, też było dużo pytań, ile lat jeżdżę konno? I ja jeżdżę od, w sensie pierwszy raz wsiadłam na konie, jak miałam 4 lata. Potem przez to, że spadłam w wieku 6 lat, przestraszyłam się strasznie i nie jeździłam w ogóle. Potem zaś zaczęłam trochę jeździć, jak miałam 8 lat, ale nie znalazłam do końca swojej stajni. I w wieku 12 lat moja koleżanka, która może to właśnie ogląda, wzięła mnie na obóz jeździecki, gdzie totalnie mnie konie nie interesowały. Pojechałam tam bardziej dla towarzystwa dla niej. No i nie zaiskrzyło na tym obozie. I potem, rok później, wzięła mnie ta sama koleżanka na stajnię, gdzie teraz obecnie jeżdżę. I już mi się tak spodobało, że miałam wtedy lat 12, że można powiedzieć, że od 13 roku życia mniej więcej zaczęłam jeździć tak sportowo. Teraz mam 15 lat. Czy to będzie kanał jeździecki, czy to będzie kanał zwykły? Powiem wam szczerze, że na pewno konie się będą przewijały w jakichś vlogach, w jakichś takich rzeczach, bo jednak nie wyobrażam sobie nie pokazać tego w jakiś sposób, ale nie będzie to kanał stricte jeździecki. Więc bardziej moje życie, moje prywatne życie, no w sumie konie też są prywatne życie, ale wiecie, o co chodzi. Co planuję na tym kanale? Więc ja planuję ogólnie, chciałabym bardzo nagrywać jakieś vlogi, nagrywać jakieś filmy takie. Na pewno to nie będą filmy, które podobają się wszystkim. Ja osobiście bardzo lubię oglądać vlogi, bardzo lubię oglądać Wiktorię Łącką na przykład. Na niej się bardzo inspiruję. Albo Mele Modele też bardzo się inspiruję. I to będzie coś w tym stylu, typu vlogi. Na pewno bym chciała nagrywać vlogmasy, zobaczymy jak wyjdzie. Ale jakieś vlogmasy mam nadzieję, że się pojawią. I takie są moje plany. Kolejne pytanie, czy nie boję się hejtu? Czy nie boję się hejtu? To jest dobre pytanie, bo szczerze wam powiem, że od dłuższego czasu chciałam zacząć nagrywać, ale zawsze się bałam, co powiedzą inni, a teraz stwierdziłam, że tak naprawdę zaczęła się nowa szkoła, nowy taki rozdział w życiu i dlaczego by nie spróbować? Raz się żyje, na pewno będą osoby, którym się to nie spodoba. Ale ja to robię dla siebie, ja to robię w formie takiego pamiętnika, w formie takiego właśnie, no właśnie w formie takiego dziennika, pamiętnika, żeby po prostu wiedzieć, co robiłam w danym okresie. Nie robię tego, bardziej robię to dla siebie, nie robię tego pod widzów, tak to mogę powiedzieć. Dobra, następne pytania, są trzy i ja je połączę w całość. Na jakim kierunku jestem w liceum, kim chcę być w przyszłości i czemu liceum, a nie technikum? Pierwsza rzecz, ja jestem na biochemię. W przyszłości chciałabym bardzo zostać weterynarzem jakichś większych zwierząt. I dlaczego liceum, a nie technikum? W zasadzie od zawsze ja chciałam iść do liceum, nigdy nie miałam myśli, Ola, idziemy do technikum. Jakoś po prostu te praktyki, jest więcej lekcji mi się wydaje, dłużej to wszystko trwa. Bo jednak jest to 5 lat w tym momencie i jakoś liceum do mnie bardziej przemawiało i jest dobrze. Dobra, następne pytanie. W jakiej klasie jestem i jak się w tej klasie czuję, jak się czuję w tej szkole? Więc ja jestem w klasie pierwszej, tak jak mówiłam przedtem.
w szkole czuję się naprawdę dobrze. Nie wróciłabym do mojej podstawówki za nic w świecie. Naprawdę w liceum czuję taką wolność. W podstawówce bym na pewno nigdy nie siadła ani zaczęła nagrywać do telefonu, bo mi się bała, że właśnie zostanę wyśmiana, a tu mnie bardziej nikt nie zna. Więc czemu by nie? Fajnie, mi się podoba. Co mogę więcej powiedzieć? Teraz pytanie o samochód. W sensie, jaki bym chciała mieć w przyszłości samochód? I chciałabym mieć Mercedes klasy G. Coś takiego. Tak to się chyba nazywa. Właśnie jakoś nie znam, ale to auto mi się podoba. Dobra, i to na tyle, to na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję, jeżeli to oglądałeś. Mam nadzieję, oglądałeś. Mam nadzieję, że zostawisz coś po sobie, bo to naprawdę dużo dla mnie w tym momencie znaczy. I też chciałam podziękować osobom, które mnie w tym wsparły, które mnie trochę właśnie namówiły, żebym zaczęła coś w tym kierunku robić, więc dziękuję i do następnego odcinka, nie wiem kiedy się pojawi, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Jak macie jakieś pomysły na filmy, na coś, możecie pisać, nawet na prywatnym, na Instagramie, gdzieś. Jestem wszędzie dostępna.